Witajcie na kanale Sławek Endurovlog. I zmieniłem sobie dobicie. O jeden klik sobie odkręciłem, żeby było miększe. Dobicie z przodu i z tyłu. Teraz mam chyba 14 albo 15 mam teraz dobicie. Bo miałem 13. Dobicie, odbicie miałem 13 w sensie. No teraz mam 14 dobicie i 13 odbicie. I nawet mi się lepiej, fajnie, mięciutko jeździ. Bo mam zatwardość, musiałem zmienić. Chyba sobie jeszcze zmiękczę. Ale nie, właśnie odbicie nie, bo jak odbicie zmiękczasz, to ci później wszystko tak wolno chodzi. A ja wolę szybciej jak chodzi, zawieszenie. Dlatego tylko dobicie, żeby miękko było. Jak spadam, to żeby miękko było, ale odbicie już szybsze. Szybką kompresję na 2,5 to zostawiam. Szybka kompresja na razie jest dobra. Także panie, dałem sobie dobiciem bardziej miękko. 14 dobicie, 13 odbicie. I jadę sobie teraz na górki zobaczyć, jak to działa. Cudo można wyrabiać. Ej, ale czas! To by było na tyle dzisiaj. Sprawdziłem sobie to zawieszenie. No fajnie, bardziej miękko, ale trochę mi pływa też. Nie wiem czemu trochę pływa. Tak za miękko trochę. No to do zobaczyska. Trzymaj Kasię. Hej! Hej, hej! Rozbiera, składa z powrotem. Węże wymienia. A mówiliśmy ci, Bożu, że 2T częściej się robi serwisy. 4T to moc. 4T to moc. Ale 2T też spoko, więc... 2T też spoko. Jak jeżdżę, nie ma to tam, nie? Tak, kurde. Jeszcze
Ten wąż jest dobry, no tylko... Ale to fajnie, bo ci będzie pasował. No. Chyba starszy. No, obejmę dasz. Ty tak... U mnie obejmy nie strzelają. Jeszcze. Jeszcze. Węże. Zawsze nie jeździć jak gitar, to ci będzie wszystko strzelać. Cztery te to moc. Cztery te to moc. Moc. Hej! 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 Hej!